Nierówna forma drużyn z czołówki ligi spowodowała, że Karpaty mogły na tydzień przed końcem rozgrywek zapewnić sobie awans z drugiego miejsca do piątej ligi. Klasa okręgowa, grupa Kraków 3. Finał rozgrywek, w zasadzie jego ostatniej kolejki, 12 czerwca 2022, Siepraw, Karpaty podejmują Orzeł Myślenice. Witam Państwa serdecznie, Maciej Szcześniewski, skrót realizowany w ramach usługi Futmal Premium. Bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie. Gospodarze, jak już wcześniej rzekłem, mogli zapewnić sobie drugie miejsce w tabeli bez względu na wynik ostatniej kolejki. Karpaty wystąpiły w tym spotkaniu w następującym składzie: 85 Wróblewski, 2 Kubera, 7 Szablowski, 10 Sobutka, 14 Chlebda, Bartłomiej, 17 Zając, 27 Armatys, 28 Jagła, 33 Lesak, 37 Chlebda Grzegorz i 66 Chryczyk. Na ławce Wróblewski Szymon, Sołtys Kęsek, Biskup Salawa, trenerem duet Zając Korzeniowski. Jeśli chodzi o zespół Orła, Matoga w bramce 23, dalej Suder, Górka, Oramus, Moskal, Gromala, Bałucki, Mistarz, Ponomarenko, Krylow i Serafin. Na ławce Syrek, Mistarz, Braś, Depta, Sałach, Oliveira i Żak. Trenerem Orła Kamil Ostrowski. Zadanie Karpaty miały wcale niełatwe, bowiem Orzeł też jest zespołem jakościowym w tejże lidze. Można się było spodziewać tego, że to spotkanie, zawodnicy, którzy w nim występują, i stawka może spowodować, że to będzie naprawdę dobre widowisko. Rafał Pąchalski z Krakowa sędziował ten mecz. Początek spotkania: Orzeł w strojach zielonych, natomiast Karpaty w biało-złotych. Pierwsza groźna akcja, ale nieźle zainterweniowała defensywa gospodarzy. Środkowa strefa, Kubera, Zając. Padła piłka, nieco nerwowo zrobiło się pod bramką gości. Mogło to być kuriozalne trafienie już na samym początku tego spotkania. Matoga odetchnął z ulgą. Zając szuka możliwości kombinacyjnego rozegrania akcji. Jak zwykle Zając, świetne podanie do Sobutki, ale też kapitalnie skrócił kąt Bartosz Matoga i uratował swój zespół. Tutaj już sytuacja Zająca, 6-7 metr. Mieli sporo sytuacji gospodarze w początkowych fragmentach tego spotkania. Karty też rozdawało słońce, oślepiało bramkarza, który bronił na tej bramce, na której w tej części gry występował Matoga. Tutaj świetna szansa dla Orła, ale Bałucki nie oddał na tyle mocnego strzału, by tutaj zmusić Wróblewskiego do jakiejś parady. Kolejna szansa i kolejna świetna interwencja bramkarza Orła. Walczył o piłkę Bałucki, ale tutaj nie zdołało jej przejąć. Karpaty wciąż w natarciu. Dobrze, przedarł się Sobutka. To była naprawdę niezła szansa. Jeszcze ponowienie akcji, Zając w swoim stylu, ale sędzia przerwał grę i wskazał na rzut wolny. Uderzał Sobutka. Pomysł był niezły. Chciał zawodnik Karpatę zawinąć takiego rogala w to miejsce, w którym stał bramkarz Orła, ale ten strzał był zbyt lekki. Tutaj z kolei już fragmenty drugiej części spotkania. Tym razem słońce przeszkadzało Wróblewskiemu, no ale też widać było, że ci bramkarze, którzy stoją w tym dniu między słupkami, to nie są przypadkowi goście, tylko to są jedni z najlepszych specjalistów w tej lidze. Jagła najlepiej tutaj przegłówkował tą piłkę. Jeden z najlepszych zawodników Karpat w tym sezonie. Trzymali się dobrze przy piłce zawodnicy Orła. Widać było jakość w rozegraniu. Nie podpalali się gracze Kamila Ostrowskiego. Tutaj akurat w tej sytuacji zabrakło dokładności, ale cała akcja mogła się podobać. Sobutka z narożnika, interwencja Bartosza Matogi.
Dobre wznowienie nogą. Spójrz, bo tutaj były kontrowersje. Dostał gdzieś tam w brzuch Sebastian Jagła. Ostatecznie sędzia nie dopatrzył się przewinienia. Tutaj z kolei Sebastian Jagła faulował rywala i otrzymał żółtą kartkę. Rzut wolny. Około 22 metrów. No i proszę spojrzeć, co tutaj zrobił Mark Ponomarenko. 62 minuta i trafienie naprawdę stadiony świat. Świetne ujęcie kamery. Kapitalnie uderzył gracz z numerem 7. Bezradny absolutnie był Wróblewski. Ozdoba, myślę, nie tylko tego spotkania, ale także całego sezonu. Karpaty rzuciły się do odrabiania strat. Widać było przez fragmenty tego spotkania, że stawka chyba tego meczu nieco spętała nogi gospodarzom. Było sporo nerwowości w poczynaniach Karpat. Kubera wszedł już w pole karne. Jagła, to też oznacza, że te ataki były naprawdę lawinowe. Dłuższa piłka w kierunku Zająca. Dobrze przyjął piłkę Zając. No i od razu domagał się kartki. Czerwona kartka. Askier dla Łukasza Serafina w 75 minucie. No i nadzieje dla drużyny gospodarzy wróciły. Jagła. No to praktycznie jak rzut karny dla tego zawodnika. Jagła. No i proszę zobaczyć. Po raz kolejny Bartosz Matoga uratował swój zespół. Kapitalny ten występ bramkarza Orła Myślenice. Naprawdę bardzo mocno przyczynił się do tego, że jego zespół goli kilku nie stracił w Sieprawiu. A Orzeł konsekwentnie grał swoją grę. Dobry przerzut Kirylowa na lewą stronę. Tutaj poradził sobie Kubera. Jagła. Zagrał gracz Karpat. Szybkie przejęcie. No i to jest drugi gol dla Orła. Schował twarz w dłoniach Sebastian Jagła. Wiedział, że to podanie było złe. A Mistarz w 88 minucie po tym przejęciu bardzo ładnym strzałem pokonuje Wróblewskiego. I tutaj było już wiadome, że o punkty dla gospodarzy będzie bardzo, bardzo ciężko. Świetne przyjęcie w takim futsalowym stylu. No naprawdę. Czapki z głów, bo cała ta akcja i przede wszystkim jej wykończenie były po prostu wyśmienite. Karpaty jeszcze się nie poddawały, no ale miał Orzeł w tym dniu w bramce Matogę. I widać było, czuć było taką pewność od bramkarza Arła, że on tutaj, nawet gdyby coś się działo, to pomoże swojemu zespołowi. I Orzeł wygrywa w Sieprawiu. Ponomarenko i Mistarz. Karpaty wciąż w grze o awans do piątej ligi. Dziękuję serdecznie, Maciej Szcześniewski.